Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zakupów growych. Ostatnio jest ich na moim kanale dosyć sporo, ale to przez to, że prywatnie wróciłem sobie do kolekcjonowania i postanowiłem, że będę się, mówiąc w cudzysłowie, chwalił swoimi zdobyczami. Ja bardzo lubię oglądać taki format. Jest kilku youtuberów, którzy wrzucają po prostu swoje zdobycze, pokazują, co udało im się kupić w danym miesiącu i mi naprawdę bardzo przyjemnie się to ogląda. Od ostatniego odcinka nic się nie zmieniło, nadal króluje u mnie retro i nadrabiam sobie klasyki na stare konsole, więc w dzisiejszym materiale zademonstruję Państwu produkcję na PS2 i na Xboxa 360. Teraz przechodzimy chyba do najciekawszego momentu tego filmu. Zaprezentuję Państwu, co udało mi się zakupić i opowiem też historię tego zakupu, bo w niektórych przypadkach jest ona dosyć ciekawa. Pierwszym produktem jest Harry Potter i szczerze mówiąc nigdy nie miałem styczności z tym uniwersum. Nie oglądałem filmów, nie czytałem książek, ani nie miałem okazji zagrać w żadną grę. Zdaję sobie sprawę, że dużo straciłem i na pewno kiedyś zapoznam się z tym światem, ale na chwilę obecną Harry Potter ląduje na półce i poczeka, aż przyjdzie jego kolejne ogranie. Następny jest Tekken Tag Tournament. Pamiętam, jak w dzieciństwie zagrywałem się z kolegą w piątą odsłonę tej serii, ale z Tag Tournament nie miałem jeszcze okazji bliżej się poznać. Przed chwilką stoczyłem kilka walk i zapowiada się naprawdę zacna produkcja. Też dołącza do Harry'ego Pottera, ale na pewno będzie ogrywany. Kolejny jest God of War, czyli legendarne przygody Kratosa na PlayStation 2. Ja je ukończyłem i w kolekcji mam już nawet dwa wydania, więc to na pewno pójdzie na sprzedaż. Każda z tych gier kosztowała mnie tylko 10 zł. Kilka dni temu przed snem przeglądałem ogłoszenia na OLX-ie i moją uwagę przykuła propozycja z grami na PS2 po 10 zł za sztukę. Od razu napisałem do pani, która to wystawiła i poprosiłem te trzy tytuły. Chciałem dokonać płatności korzystając z wysyłki OLX, ale niestety mój bank miał awarię i nie mogłem zapłacić blikiem ani zalogować się przez przeglądarkę. Uznałem, że okazja przeszła mi koło nosa i poszedłem spać. Następnego dnia w pracy niespodziewanie dostałem SMS-a, że gry nadal na mnie czekają. Mega miło się zaskoczyłem i dokonałem zakupu. Był to bardzo miły gest ze strony sprzedawcy, bo pani na pewno miała wielu zainteresowanych tymi grami, a mimo wszystko mi je zostawiła. Jak wspomniałem podczas wstępu, ostatnio króluje u mnie retro i postanowiłem zaopatrzyć się w klasyki na PlayStation 2. Jednym z nich jest Silent Hill Origins, czyli swego rodzaju kruk na tą konsolę. Bardzo pożądany i dosyć drogi tytuł. Ja nigdy nie grałem w żadnego Silent Hilla, ale jest to bardzo zachwalony tytuł i nie mogę się doczekać, aż go ogram, a za grę zapłaciłem 300 zł, czyli jest to dosyć atrakcyjna cena. Najtańsza oferta na Allegro, jaką znalazłem, to 480 zł. Od tego samego sprzedawcy zakupiłem jeszcze The Suffering, totalnie nie kojarzę tego tytułu, jednak obejrzałem sobie grafiki, sprawdziłem, ile kosztuje i go wziąłem, bo kosztował tylko 100 zł, a najtańsza oferta z Allegro to 200 zł. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o gry na PlayStation 2. Teraz przechodzimy do troszkę nowszej platformy. Ostatnio też bardzo polubiłem się z Xboxem 360. Odwiedziłem lokalny sklep z grami i zakupiłem kilka tytułów. Pierwszym z nim jest Batman Arkham City, edycja gry roku w języku polskim. Jeszcze nie miałem okazji się zapoznać z tym tytułem, ale na pewno sprawdzę. I ja jestem dużym fanem, może nie Batmana, ale Jokera. Nie wiem, czy Państwu kiedyś pokazywałem. Mam nawet kilka tatuaży z Jokerem. I na pewno będzie się fajnie w to grać. To jest produkcja Rocksteady, a oni wydają naprawdę bardzo fajne gry. Teraz pokażę Wam dwa produkty naraz. UFC Undisputed 2009 i EA Sports MMA. Dobra, bo nie mam takiego głosu jak to ich klasyczne intro, ale są to bardzo fajne gry o MMA. Ja ukończyłem oba te tytuły. Znaczy, o ile da się ukończyć te tytuły, po prostu doprowadziłem zawodnika na mistrzowski tron. Teraz mamy grę Lollipop, też dosyć rzadka i droga gra na Xboxa 360. Z reguły kosztuje około 180-200 zł, ja za swoją kopię dałem 100 zł. Gra opowiada o chill liderce, która zabija hordy zombie za pomocą piły mechanicznej. Na pewno fajnie będzie to sprawdzić. Need for Speed The Run, podobno jeden z lepszych Need for Speedów, jeśli chodzi o te nowsze tytuły, a czy tak jest w rzeczywistości? Totalnie nie wiem. Na pewno w najbliższym czasie sprawdzę i być może podzielę się nawet swoimi wrażeniami na temat tej gry, bo nigdy nie rozmawialiśmy na moim kanale o żadnej ścigałce. I najlepsze zostawiłem na koniec.
Tomb Raider z 2013 roku. Jest to swego rodzaju restart przygód pani Lary Croft, ale naprawdę bawiłem się świetnie i ten wstęp, gdzie rozbijamy się na tej wyspie i spotykamy pierwszego wroga, przysporzył mnie o ciarki i naprawdę do końca nie mogłem się doczekać, aż poznam finalne losy całej załogi, wszystkich bohaterów i jest to jedno z najlepszych gamingowych doznań, z jakimi miałem styczność. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o tego miesięczne. Nie, może to kiepsko brzmi, o zakupy z tego miesiąca, ale na pewno zobaczymy się w przyszłym, bo teraz znowu wróciłem do kolekcjonowania i będę kupował coraz więcej. Muszę też zmienić telefon, bo jak możecie zauważyć, ten już gubi klatki, czasami obraz się zacina, czasami jest jakieś migotanie obrazu, już musi być idealne światło, żeby on ładnie łapał jakość, ale nie ma się co dziwić, ten telefon ma już prawie 5 lat, jest to Poco F1, jestem z niego bardzo zadowolony, jednak przyszedł czas na emeryturę, ale wydaje mi się, że w przyszłym miesiącu już kupię inny. A na chwilę obecną dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i być może do zobaczenia gdzieś na szlaku. Pa, pa!